Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego odcinka z Dungeons of Hinterberg. Moi drodzy, myślałem, że będę musiał iść odpocząć gdziekolwiek, jak zwykle, natomiast się okazuje, że możemy wrócić do Hinterbergu, z czego jeszcze nie korzystałem, czyli wracamy autobusem, zobaczymy co się wydarzy. Dziś nie zrobiłem zbyt wiele, czy na pewno chcemy wracać do Hinterbergu? Tak, może jest tu jeszcze jakiś log albo punkt widokowy. Sprawdźmy chociaż raz, jak to działa. No i to był, moi drodzy, szybki szpil, że tak powiem, jeśli chodzi o ten dzień. Także dzisiaj może sobie 3 dni ogarniemy jeszcze w tym odcinku. Bo na pewno chcę wrócić jeszcze raz do Doberkogel, bo się okazuje, moi drodzy, że... Zresztą to pokażę... Brakuje mi jeszcze pieczątki, czy tam w sumie tej monety ze ogromnej jaskini. Także wracamy do Doberkogel za chwilę. Natomiast dzisiaj jeszcze byśmy mogli z kimś spędzić dzień. Pytanie, z kim chcemy, nie? Albo z kim jeszcze nie spędzaliśmy w ogóle, z Henningiem na przykład. Chodźmy do Henninga. Henning bodajże siedzi, no właśnie, w centrum. Idziemy do niego. Bodajże tutaj. No właśnie. Medal przyżarty rdzą. Ciężko mi pojąć, kto chciałby postawić taką rzeźbę w swoim domu lub ogrodzie. Ten materiał przywołuje na myśl dźwięk paznokci skrobiących po tablicy. Chociaż trzeba przyznać, że pomysł dla artysty z palnikiem w dłoni jest dość frapujący. Ciężko obalić surowy i agresywny narzędzie wyrazu. Cześć, nazywam się Henning. Ej, raczej nie zamierzam niczego kupić. Mogę się tylko rozejrzeć? Nie krępuj się. W razie pytań będę tutaj czekać. Przepraszam, muszę troszkę mikrofon zmienić ustawienie. O. Przynajmniej nie jest zbyt nachalny sprzedawcą. Mogę... Spędzić wieczór na podziwianiu sztuki Henninga zwiększałbym tym poziom znajomości. Dajemy. Prezentu mu nie dałem, bo gościa nie znamy jeszcze. Mając 17 lat, przechodziłam pewną fazę. Chciałam zostać operatorką kamery. Przeczytałem wszystkie dostępne blogi na temat zdjęć filmowych. Wykułam na pamięć szczegóły dotyczące obiektywów, oświetlenia i rodzajów ujęć. Zrobiłam też mnóstwo zdjęć. Wszystkie były beznadziejne. Od lat nie fotografowałam. Postawiłam na prawdziwą karierę, a nie na mrzonki. Przepraszam. Ej, Henning. Czy ta rzeźba przedstawia osobę trzymającą aparat? Zwie się turysta fotografujący wejście do lochu. Henning uprzejmie wyczekuje kolejnego pytania. Po czym oddala się, raczej nie spodziewa się, że sprzeda ich wiele. Nie potrafię się połapać, o co chodzi. Nigdy nie rozumiałam, jak ogląda się rzeźby. Jeżeli to płótno, to wiem, jak się zachować. Stanąć bez ruchu w odległości kilku metrów na jakieś pół minuty. Następnie przemieścić się do kolejnego. A, czy w ogóle stoję w odpowiednim miejscu? Każde miejsce jest dobre. Jaki jest przekaz tego dzieła? A jaki jest twoim zdaniem? Może? Wygląda, jakby mu mocno przyłożył. Tak, pasowało mi to do przekazu. Ta rzeźba opowiada o chęci zadowalania wszystkich dookoła. Jest to sześcian, który zatracił to, co czyni go sześcianem. A to z kolei przypomina osobę całującą wielkiego potwora. Chyba nie tylko ty masz takie skojarzenie. Przyciąga specyficznych klientów, przez co rozważam przeniesienie jej do środka. Wszystkie rzeźby zdają się opowiadać o miasteczku. Moja sztuka odzwierciedla to, co widzę każdego dnia. Może powinienem tworzyć mniej oczywiste rzeźby. Każdego roku na rynku głównym odbywają się wystawy dzieł sztuki, ale moje projekty nigdy nie przechodzą. Burmistrz Wagner nie uważa moich dzieł za warte uwagi. Być może przekaz niespecjalnie do niej trafia.
Tak czy inaczej, a to moja wizytówka. To miłe, kiedy w odwiedziny wpada ktoś zainteresowany tematem. Wizytówka służy też jako wyzwalacz ataków, więc jej nie wyrzucaj. No i dziękuję, dostaliśmy rzadki wyzwalacz ataków. No i ładnie, znajomość cały czas nam rośnie. Kładzie, bo jutro zmierzamy do kolejnego lochu. Powtórnego lochu. Dzień dobry, Fräulein. Mam nadzieję, że niedługo popada. Wybrałaś już dokąd? Tak, wybrałam, bo idziemy znowu do Doberkogel. Wracamy jeszcze raz, tym razem do ogromnej jaskini, po monetę. No dobrze, moi drodzy, także ja biegnę, widzimy się przy wejściu do lochu, bo oczywiście nie chcę korzystać, tak jak zazwyczaj mówię, ze szybkiej podróży, bo przy okazji właśnie robię to, zbieram wszystko, co rzuci mi się w oko. Także widzimy się w pobliżu lochu. No to powoli dojeżdżam do tego lochu, o którym była mowa, czyli do ogromnej jaskini. Oczywiście jak zwykle, jak ostatnio, nie będę was zanudzał całym przejściem, tylko tym momentem, gdzie już mam nadzieję znajdę tą brakującą monetę. Moi drodzy, chyba już znalazłem miejsce z tą skrzynią. Zaraz sobie zobaczycie. Kątem oka ją zauważyłem przypadkowo. I to jest ścieżka, której nie obieraliśmy. Tu, chyba to jest to. No właśnie, mamy to. Dobrze, to mi teraz zostaje jeszcze przypomnienie sobie, jak to tu rozwiązać. I widzimy się przy wyjściu. No i mamy to. Wychodzimy z tego interesu. No i bardzo ładnie. Kolejny loch ogarnięty. Ja tylko sobie zerknę na szybko, moi drodzy, zanim pójdziemy dalej. Czy jakiejś monety jeszcze im brakuje? No i moi drodzy, okazuje się, że brakuje mi jeszcze jednej monety ze zimowego slalomu. Także sobie tam wrócimy za chwilę. Ale najpierw porozmawiajmy z kimś. Pytanie z kim? Myślę, że spróbuję jeszcze raz z Travisem. W końcu musi się udać, nie? Ile razy można? W końcu musi się udać. Masz dobry humor. Otworzyli sklep z mięśniczym z piwem? Akurat. Skończyłem wersję roboczą artykułu. Muszę iść gdzieś, gdzie jest zasięg i wysłać to redaktorowi. Potowarzyszysz mi? Jasne, dajesz. Ale chciałbym wręczyć kolegowi prezent. Ostatnio nie trafiliśmy. Tylko co byś mógł... Ja bym mu dał komiks. Dałem mu komiks. Może akurat. Kurczę, naprawdę niezłe. Dzięki, Luiza. No i moi drodzy, trafiliśmy. Spoko. Może to ci się przyda. Nie żebym wiedział, bo nie używam takich rzeczy. No, dziękuję. Dobrze, no to spędźmy z kolegą czas. Masz samochód? Wypożyczony. Chodźmy. Wow. Travis nie sprzeciwia się, gdy proszę go o ściszenie koreańskiego screamo. Nawet nie mrugnie. Chyba moglibyśmy zostać przyjaciółmi. Dwójka kumpli i szeroka droga. Szyba opuszczona, żeby wpuścić wieczorne powietrze. W mięśniach zakwasy od tych wszystkich ćwiczeń.
Przyjemnie tu. Nadal byś robił mi wywiad. A ja myślałem, że jesteś z tych, którzy lubią pomilczeć podczas jazdy. Co takiego złego jest w Hindenburgu? Czaję, że to nie Londyn, ale naprawdę jest tu tak kiepsko? Wiesz, pochodzę właśnie z takiego miejsca. Małe miasteczko we francuskich Alpach. Wszyscy się znają, wszyscy gadają. A ty albo zgłaszasz się na ochotnika do straży pożarnej i dołączasz do zespołu pieśni i tańca, albo przypinają ci łatkę dziwnego dzieciaka. Słuchaj, nie chcę ci zepsuć pobytu. Ja byłem tym dziwnym dzieciakiem, a Hindenburg sprawia wrażenie wielkiego zjazdu absolwentów. Jestem bardziej sobą, gdy jestem gdzie indziej. Jak? Jesteś zadowolony ze swojego artykułu? Wystarczająco pretensjonalny? No. Chyba nic nie zrobiłem tak na odwal, jak ten artykuł. Ale wystarczy, żeby mnie stąd wydostać. Na czym polega twoja praca, gdy nie zmuszają cię do pobytu w jakiejś dziurze pośrodku niczego? Płacą śmieszne pieniądze. Trzeba pracować po godzinach, a mój redaktor... Budz jakich mało. Ale wiesz, chociaż mogę pisać, a Krukt to ogromne czasopismo. Gdzie nie pojadę, ludzie wiedzą, kim jestem. Przynajmniej ci, którzy w jakimś stopniu się liczą. A to już coś, prawda? Zawsze chciałeś być dziennikarzem? Krukt uratował mnie, gdy miałem 17 lat. Nie wiedziałem, kim jestem. Miałem wrażenie, że wszystko dookoła mnie było do bani, ale nie potrafiłem opisać tego stanu rzeczy. I nagle pojawili się ludzie, którzy umieli. To otworzyło mi oczy. I to właśnie chcesz robić? Otwierać oczy? A ty byś nie chciała? A tak ogólnie, to jesteś szczęśliwy? Żartujesz, prawda? No dobra. Jestem na tyle szczęśliwy, na ile taka osoba jak ja potrafi być. Wyrwałem się, mieszkam w norze, ale takie już moje życie. Jestem królem własnej nory, o cóż więcej mogłem prosić. Chyba niezbyt interesujesz się magią, co? Fantastyka jakoś nigdy mnie nie charakteryzowała. Nie uważasz, że istnienie magii otwiera wiele egzystencjalnych pytań? Szczerze? Więcej magii jest w powieści Camusa niż w całym Hindenburgu. Wiele by mi się zmieniło, gdyby bohaterowie zaczęli strzelać ognistymi kulami. Chyba mi już wystarczy. Pełna zgoda. Muszę przyznać, ten twój zawód. Uważam, że jesteś naprawdę odważny. To ciężki kawałek chleba, a ty mimo wszystko pniesz się w górę. Niewiele osób decyduje się robić to, co ty. I wytrzymuje na tyle długo, by do czegoś dojść. Ja nie miałem tyle odwagi, by spróbować zamienić stabilną pracę na coś, co będzie mnie uszczęśliwiać. Nie chodzi o odwagę. Słuchaj, nie miałem wielkiego wyboru. Albo to, albo pogrążenie się w marazmie. No proszę, dwie cudowne kreski. Mamy zasięg. Dwie kreski. Wystarczy, żeby zerknąć na firmową skrzynkę albo sprawić, co wrzucała moja współlokatorka Karol. Myślisz, że to dobry pomysł? Tak bardzo chciała się wyrywać. Może daj sobie jeszcze trochę luzu? Wysyłasz ten swój artykuł, czy co? Wiesz, odwaliłem straszną fuszerę. I czuję, że nie powinienem już pisać tego typu wypłacin miernych pismaków, jest na pęczki. Możemy wracać? Pewnie. No pewnie, jedźmy. Dzięki. Nie gadamy zbytnio w drodze powrotnej. Słyszałem sporo dobrych opinii o sznyclu w gospodzie Kirchenwirt. Byłaś? No niczego sobie sznycel. Słuchaj, doceniam to, że ze mną wytrzymujesz. Jesteś tu pierwszą osobą, z którą lubię przebywać. Ja
też. Prawie może jest przebity przez cały czas, ale na swój sposób jest niesamowicie wytrwały. Mogłabym się nauczyć od niego paru rzeczy. No i o to chodzi. Mamy jeden punkt zdrowia więcej. Drugi poziom znajomości. Idziemy spać. Jak najbardziej. No i ładnie, bo rozbawienie nam się przybyło. Miło. Mam dość. Idziemy. Kładźcie, Luizo. Piękny dzień na wędrówkę, nieprawdaż? Byłam wczoraj w karczmie z przyjacielem. Próbowałaś ich Alfenstrudel? Jest wręcz doskonały. Muszę poznać ich sekret. A więc jaki jest twój dzisiejszy cel? Naszym dzisiejszym celem, moi drodzy, jest jeszcze raz przejechanie zimowego slalomu w poszukiwaniu brakującego nam medalu. No to go, moi drodzy. No to go. Pamiętam, jakie to jest miejsce, a z wami, chłopaki, będziemy rozmawiali w kolejnym odcinku. A na razie biegniemy na zimowy slalom. Oczywiście biegmy pieszo, a w sumie za chwilę na desce, bo, no właśnie, dlatego, bo przy okazji pozbieram co nieco. Widzimy się na miejscu, moi drodzy. No i jestem. No to, moi drodzy, wbijamy na zimowy slalom. Oczywiście znowu wam pokażę dopiero moment, który znajdujemy brakującą monetę, a nie cały przebieg, bo szkoda czasu waszego i mojego też. No i, moi drodzy, chyba daleko nie musiałem szukać, bo zaraz na samym początku, gdzie mieliśmy te cztery oka, które obniżyły tą platformę, tu na boczku znalazłem przejście, którego najwyraźniej ominąłem wtedy. Ale to jeszcze nie jest to miejsce. To jeszcze nie jest to miejsce. O, to mnie gra zaskoczyła teraz. No to szukam dalej. Czy wy to widzieliście teraz? Czy wy to widzieliście teraz w tym momencie? Tak schowane, nie? Ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest ta skrzynia. No ależ mnie ta gra teraz robi w jajo, nie? To już jest druga skrzynia, którą znalazłem. I nadal to jeszcze nie jest to, czego szukam. Niesamowite. Niesamowite. No to, moi drodzy, szukam dalej. No nie, no nie. Kolejna skrzynia mocno schowana. I to jest to. To jest to. 19 medalion na moneta, nie? Mamy to. Dobrze, to ja muszę teraz i tak dokończyć cały ten loch. Widzimy się przy wyjściu. No i mamy to. Wychodzimy do miasta. No i pięknie. Mamy wszystkie monety na tą chwilę uzbierane. Teraz co mnie zaciekawiło, czy ja jestem w stanie amulety obrażenia po powaleniu, czy jestem w stanie go zmniejszyć? Pokaż no. Nie wiem, czy co uzbieraliśmy nam wystarczy. Może i tak. Gdzie ty, kolego, jesteś?
Tu. Cyk. I jeszcze raz. Nie, brakuje nam tego ostatniego. No dobra. Ale mogę sobie na tą chwilę tego dołożyć. Jakby coś. No, mamy miejsce. To czemu by nie? Amulety. Dołożymy cię, bo miejsce jest. No i brawo. W takim razie ja, moi drodzy, szukam osoby, z którą dzisiaj spędzimy wieczór. Idziemy do Hana. Hana pozwoli nam odblokować ulepszenia pancerza. To może być przydatne, co? Czy tu coś się dzieje? Nie, nikogo tu nie ma. Dobra. Hana, cześć. Nie wiem. Mogę ci w czymś pomóc? Chyba zamknął mi sklep. Hana, pomożemy ci. Pytanie, co byśmy mogli dać Hana za prezent? Może jakieś kwiaty, co? Pomyśl. Może daleko nie szukajmy. Spróbujmy ze słonecznikiem. O, jak wspaniale. Co za piękny gest. Tym bardziej, że to widzimy kwiaty w jej okolicy, nie? Też mam coś dla ciebie, Luizo. Wszyscy nam dają te małe mikstury zdrowia. Dobrze, spędźmy z nią trochę czasu. Zacznę od początku. Co się dokładnie stało? Chcą pozbyć się mojego biznesu, rozumiesz? Julian, prowadzi ten sklep, przeklęty sklep, i po prostu nie może znieść tego, że wciąż tu jestem i świadczę usługi, których oni nie potrafią dostarczyć. Cóż to za godzina? To nie ja odbieram jego klientów. Byłam tu pierwsza. Dostałam oficjalne pismo z magistratu. Twierdzą, że nie mam licencji na świadczenie usług z domu. Zamknął mój warsztat. Ada, a czy masz licencję? Odwalam kawał dobrej roboty, za którą ludzie chcą płacić. Sumiennie płacę podatki. Nikt się jeszcze nie uskarżał. Jesteś prawniczką, prawda? Aplikantką. Byłam. Zapnął mój warsztat. Co mogę zrobić? No właśnie. Spróbujmy coś wymyślić. Może istnieje sposób, by dali ci spokój, który nie wymaga wydawania fortuny i chodzenia po sądach. Julian, czy Julian, zwał jak zwał, moi drodzy, musiał wykorzystać swoje znajomości, by wyciąć mi taki numer. Każdy wiedział o moim warsztacie. Nie było żadnego ostrzeżenia, nic. Wiesz, on trzyma się blisko z burmistrzynią. Okej. Czyli sprawą zamieszany jest ratusz. I to ratusz będzie mógł ją rozwiązać. Wiesz, z kim jeszcze lubi się spotykać burmistrzyni? Ze znanymi poszukiwaczami przygód, gwiazdami, celebrytami internetowymi. Jeżeli uda się nam uruchomić petycję i pokazać burmistrzyni, że jej VIP-y cenią sobie twój warsztat i uważają, że jest ważny dla miasteczka, to powinno załatwić sprawę. Popytam ludzi, zobaczę, czy uda mi się zdobyć kilka podpisów. Pochlebne opinie trzech supergwiazd ze środowiska pogromców powinny zmusić ratusz do zmiany podejścia. Załatwię to dla ciebie. No dobrze, czyli kwestia z Hanna to będzie dłuższy temat, moi drodzy, ale w jakiś sposób go ogarniemy w pewnym momencie. Dobrze, idziemy spać. No i ładnie. Dobrze się w Orlandzie spało? Byłaś już w naszym kinie? Pewnie kina w twoim mieście są większe i bardziej nowoczesne, ale repertuar mamy naprawdę dobry. Miłego likwidowania. No właśnie, gdzie byśmy mieli się teraz przedostać? Korona drzew Winstra. Chyba tak, chyba o to chodziło, nie? Także bijemy do Interworld.
Ale to jak zawsze, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Także dziękuję Wam serdecznie za trwanie do końca. Się spodobało, oczywiście zapraszam do następnego najprawdopodobniej jutro. Także trzymajcie się zdrowo. Hej!